Cholera jasna. Skorzystać z któregoś ze swoich praw. Prawa dla czarnych też się liczą? No Henia, przesiądź się. Gun game, no to wiadomo, tutaj jest co? Jakiś free room? Cholera wie. Tycoon. Dobra, wiecie co? Gun game zobaczymy. Która jest. Ej, ale fajne. Fajny interfejs. Jakby faktycznie się wbijało na coś innego niż GTA, no nie? Dobra. Aha, świetnie. Pierwszy fuck. Ale ja pierdzielę, jaka tu jest masuwa pieprzona. Mój internet nie wyrabia. Dobra, Czego laguje? Od czego? Nie wiecie co to jest gówno. Bo jeżeli będę mógł... Nie, krap, już mi się nie podoba. Tutaj serio? Wszystkie serwery to RP? Polskie? Ale dupy... Jezus, czekajcie, od góry zobaczymy, czy w ogóle jakiś serwer jest inny niż RP. RP. Co to jest? Roleplay, no ma. RP. RP. Tu chyba nie ma w ogóle serwera nie RP. Wyszukiwarki. Dobra. Bo. Dlaczego ta wyszukiwarka jest taka, która. A nie, to było. Jest, dobra. Dziwki. Dobra, zobaczymy. Elo Benz RP. Dziwki, dragi, lasery, easy, ekonomia. Zobaczymy. Nie mam już dostępu, żeby się cofnąć. Niestety nie mam. Ale znaleźliśmy. Dołączanie, rodzaj biletu, standard. Nawet nie przeczytałem. Nie no, nie zwiesiło mi się. Nie zwiesiło mi się, ale mi się pobranie stylizowało. Dobra, wiecie co? Pierwszy restart. Jak pamiętacie, jak za darmo rozdawają, to brać, a jak biją, to brać i uciekać. Tak jest zawsze. Polskie przysłowia mnie zawsze rozspieprzają. Jesteś w pociągu, przyjechałeś 3 km. No świetnie, 3 km. Miejsce w przedziale 20x21, jeżeli chodzi o uruchom panuje klient fajbym. Oby nie! Proszę, nie frizujcie się. Worki. Czekaj, czy tu się pojawi banan. Ale chyba są jakieś zwierzęta. Myszka. Tylko tak, widzę, że się ludzie pchają. Ale jakim prawem jest kolejka, skoro jest 51 osób na serwerze? No jak? Jezus. I widzę, że ludzie się trochę pchają. I co, znowu będziemy musieli czekać? Nie wiem, jak się szuka serwera na Fivem, chyba więcej czasu spędzi szukając i wbijając do samego tego, no nie? Do serwera niż sama rozgrywka. Jest 40 minut streama i my w sumie łącznie to chyba większość czasu to przydzieliliśmy w menu głównym na tym serwerach. To nie chce mi się czekać. Rane. Dynam Gaming RP PL Polska Titanium. Dobra, zobaczymy. Poziom różnego. O nie. Poczekajcie, jeszcze raz losujemy. Tak, akurat nie dziwię się. GTA Online jest dużo do roboty. Ja jakby GTA ukończyłem w 1000 godzin. Oczywiście bez modowania hajsu, bez niczego. Musisz się też do tego jakby. Musisz się przygotować na grinding. Na początku tego grindowania nie będziesz miał, ale potem jak już będziesz miał te import-export, te wytwórnie i te. Salon gier, to wtedy ci grindowanie zacznie, więc wiesz,
Cieszcie Kola i ciesz się Miłoszyński i początkami, bo potem jak wam się zacznie grindowanie, to już nie będzie takie przyjemne. Cieszcie się początkami, a w sumie macie ten cały kryminalisty, to tam wiecie, to macie łatwiej z jednej strony, ale z drugiej już nie. Chyba w razem C, dokładnie Bartek. Texture pack z Minecrafta, tak serwery w CS, mówisz Shiba. Że to jest taki, nie wiem, że niby wbijasz do CS-a, masz wbijasz na jakiś serwer, nie wiem, jakiś taki publiczny z mapami i nagle, nie wiem, ci się pobiera GTA 5, nie wiem, ADR czy coś, no nie? I to takie, co jest? Ten sam przypadek jest tutaj, niby grasz GTA, ale ci coś z Minecrafta pobiera. Nie wiem, czy z Minecrafta, ale Diamond Pack, to nie wiem, albo to jest jakaś paczka, jakaś ta z RP, nie wiem. Bo wiem, że waży to w cholerę i trochę mi się nie chce czekać, więc sobie odpuścimy. Seven Pride Valids of stabilne 64 sloty, polski server roleplay, whitelist, rozmowa na Discordzie. To jest... Nie gadaj. Czekajcie. Nie ogarniam tego, co to jest, niby whitelist off, ale... Whitelist, rozmowa na Discordzie, no the fuck? Widzę, że komputerek chyba nie nadąża trochę, bo tekstury to jak z Minecrafta. Imię, dobra. To już chyba będzie tego, no nie? To już chyba nie będzie różnicy. Matthew. Banana. Ta urodzenia. Nie wiem, powiem, że mamy jakieś 22 lata. Nie wiem, jest fajne, jakieś 22 lata to będzie akurat pasowało. Nie wiem, 07, 06. Wzrost. No nie będziemy takim ani bydlakiem, ani krasnalem, więc tak nie wiem, damy sobie 1,85 m. Dobra. Co dalej? Użyj 4. Jest moja postać. Ej, postać mi wcięło. O, dobra, jest. Tylko to jest moja postać? Ja pierdzielę. Nie ma co, Hunter. Na co z tymi banami? Wiesz, to się poczeka. GTA Online to jak się dostanie bana, to ci skurde na tego perma, no nie, jeszcze ci po sobie resetują, to jest lipa. Czy tu warto w ogóle coś grzewać? Nawet nie wiem, czy ja tu spędzę 10 minut. Mogę mu przyjebać w ogóle? Masz po mordzie. o Jezu, ile tu jest tych blipów. Co to jest? Więzienie. Więzienie, tu jest... Ale wielki blip, szpital. Dobra. Z tego co na taki typowy serwer RP, RPG wiem, że pierwsze to się robi, to się zdaje prawko, tylko gdzie jest to prawko? Ośrodek egzaminacyjny, patrzcie, zgadłem. Tu jest taki samo, patrzcie, to chyba na F620. No i patrzcie, jaki sztongs. Dobra, skoro mamy samochód, to możemy pozwiedzać sobie. Tylko tak, ukryj się w bagażniku, otwórz... Nie, no zajebiście! Ej, zajebiste! Tego mi brakuje w GTA Online, tego mi brakuje. Ale patrzcie, jakie zajebiste! Tylko to jest takie zrobione na odpierdzie, ale jest. Otóż bagażnik. Ej, nie no! Mogę tu jakoś... Nie no, nie mogę, ale patrzcie! Mogę to zrobić z każdym, mogę zrobić z tym samochodem? Dasz takie coś? Tu się w bagażniku. Kurde, ale dlaczego moja postać zniknęła? I dlaczego mam kamerę z środku? Zobaczymy, co nam Alessa do powiedzenia. I fajnie było, jakby tu jakaś kartynka się odpaliła. Tylko wątpię, że tu jest coś takiego zrobione. Mogę... O kurde, jesteśmy. Lester? Lester? Gdzie on?
Ale on tu ma wypas i też tak chce. Wiecie, że tego. Że przychodzisz, leżysz sobie na tym i masz tu laptop i ja pierdzielę. To się nazywa gaming room, no nie dopiero. Tylko gdzie to jest? Ty w ogóle Lester? Ej, co? O kurwa, z jakieś figurki. Nie masz wystarczająco klejnotów. I co, to jest... Świetnie. Słuchaj. Ja zrobię The Gamer, zaraz zrobię. Bo... Takie najciekawsze rzeczy. Już. Chcesz kupić licencję? Ej, no ja nie chcę kupować licencji, chcę kupić broń. Ile? 500 milionów? W realnym życiu to licencja kosztuje z jakieś, nie wiem, parę tysięcy, ale nie parę milionów. Bo taki chyba mi się coś tu nie załadowało. Bo załadowało się, ale ładne. Ktoś to w ogóle robił? Ale piękne. O cholera, czekajcie, musimy tu pozwiedzać. Ale to jest ładne. Jezus. Dlaczego Rockstar takiego czegoś nie potrafi zrobić? Takie pomieszczenia mi się podobają, to jest piękne. To szkoda, że tu jakoś tak dużo rzeczy nie ma, ale... Nie ma, ale kurde. Pięknie, pięknie to wygląda. Widzę, że tu jest jakiś ten... Do jakichś egzaminów albo do jakichś kursów. Ale to jest bardzo pięknie zrobione. To nie wygląda GTA dokładnie, Bartek. Jezus, aż z tego jestem dumny. Ale to jest pięknie zrobione. Pięknie. Zerowali. Słyszałem ten błąd. Niektórym wyzerowali, niektórym też wyzerowali postacie, więc lepiej się w to gówno nie bawić. Tu to zapada się podłoga. Czyli lepiej poczekać, się załaduje, potem wbijać. Ale patrzcie, kurde. Budynek zajebisty. Nie wydaje mi się, że to jest autorski. Ale... Fajny. Jest to licensing center. Dobra. Jak tu mogę? Piekarz. Pieczenie chleba i zjadanie go. Ja też sobie taką pracę w realu, że wiecie, że sobie pieczesz chleb i go zjadam i za to płacą. Ej, to jest zajebista robota, też taką robotę chcę. Ja pierdzielę. Sadownik, zbiera jabłka i rób wino i nie płacz więcej już dziewczynom. No, świetna praca. Ogrodnik, wiesz, kraczki i sprzedajesz. Ale zależy jakie ptaszki, wiecie co? Nie no, kusi mnie piekarz. Taką pracę chcę w realu, bo taka praca jest zajebista. Wybierz, rozpocznij pracę piekarz. Dobra, no ale... Mam tą pracę i... I co dalej? Piekarz... Gdzie tu jest piekarnia? Piekarnia... Jeżeli napad, więzienie, warsztat Władka... Stasia chyba... Przeróbka mąki na chleb. To jest ta praca piekarza? O nie, nie gadaj, że to jest robota piekarza. O mój Boże. Baza, dobra, czyli baza firmy polepszeń. O Jezus, ale jestem podjarany, musimy tam szybko cisnąć. Dobra, powiedzmy, że autosadu tutaj pociśniemy więcej. O nie! Błagam, nie skapnij się, że mam pojazd kradziony. Błagam, nie skapnij się, że mam pojazd kradziony. Nie! Co? LSPD zjedź na pobocze. Dobra, wiecie co? Żyję dla gangu. LSPD zjedź na pobocze. Ała. Ja nie czasowałem w niego. Cholera jasna. LSPD zjedź na pobocze.
Żyję dla gangu! Tylko tak. Fuck. Trochę się obawiam, co się stanie, jak mnie złapią. Nie mam szans, żeby mi uciec. LSPD, zjedź na pobocz! Dobra, niech będzie. O ty draniu! Zgasi pan silnik. Podnieś proszę ręce do góry. Jak się podnosi? Proszę podnieś ręce do góry, mięsień X. Dobra, niech wam będzie. Proszę zrobić 3 kroki do tyłu. Raz, dwa, trzy, dobra. Jeszcze 3 kroki do tyłu. Skojcie go, ubezpieczam. Tak kończą dobre chłopaki. W dzisiejszym dniu jest pan zatrzymany za ucieczkę przed policją. Mogę prosić o adwokata? Tak, pewnie. No zaraz przedstawimy panu prawa. Przedstawcie mu prawa i przedstawcie siebie, żeby nie było. I na komendę. Jak mam zapięte pasy? Czy przedstawił już panu ktoś prawa pana, czy nic panu nie przedstawiał? Dobra, ja mu przedstawię prawa. Ma pan prawo zachować milczenie, wszystko co pan od tej chwili zrobi lub powie może i będzie użyte przeciwko panu. Ma pan prawo do adwokata, jeśli takowy znajduje się na wyspie, jeśli pana nie stać, zostanie pan przydzielony z urzędu. Ma pan również prawo do jednego telefonu w obecności funkcjonariusza policji nie trwającego dłużej niż 3 minuty. Czy zrozumiał pan swoje prawa? Co? Mogę powiedzieć tyle, że żyję dla gangu. Dobrze. Czy chce pan skorzystać z któregoś ze swoich praw? Prawa dla czarnych też się liczą? Możemy. Tylko oni w ogóle RP tak nie odgrywają. Aha. Tylko oni chcą do siebie pierdolą. Trochę lipa, ale... Poczekaj, zadzwonię pana Henia. Przesiądź się. Czemu pan uciekał? Proszę pana. Hej, model chyba przyszedł. Ja padaki dostałem, czy co? I co jest? Ja już myślałem, że model sam zdetonował, no nie? Nie wiem. Mam nadzieję... Dobrze, gdzie znajdę pana na dowód? Ach. Dowód? Tak, dowód osobisty. Był kośnik mecz, co? W kieszeni może gdzieś? Wydaje mi się, że przez ten cały harmidel wyleciał mi z kieszeni. Pan zobaczy modlitewnik. No, brak dowodu. To dlaczego nie mogę odgrywać brak dowodu? Powtórzę pytanie, gdzie znajdę pana dowód? W tylnej kieszeni. Dobrze. Jak nie mogę odegrać braku dowodu osobistego? Nie odwraca się pan, dopóki nie wyjdę z celi. W przeciwnym razie zostanie to uznane jako próba ataku na funkcjonariusza policji. Zostanie to panu doliczone do wyroku. Okej, rozumiem. Może się pan odwrócić. Kusi, cisnąć lewy przycisk myszki. Kusi, kliknąć lewy przycisk myszki. O, świetnie. Tak kończą dobre chłopaki. Dobre chłopaki patrzą na siat za krat. Świetnie. Jaki jest jako tej podeszku twój dowód? Nie no, on chyba mi wyjął ten dowód, nie wiem. Co mi tu napisało, że niby nie mogę odebrać braku dowodu? Jak nie mogę odebrać braku dowodu? Przecież mógł mi wylecieć portfel albo coś. Zajebiście. Nie no, Jurek. On jest z dwóch albo trzech. Jedynie co, to... To mogę im na złość zrobić, ale nie. Wiecie co, poczekam aż stąd wyjdę i... Dobrze, sprawdzę tylko na taryfikatorze ile panu wychodzi. Jaki taryfikator? Co?
Ja myślałem o więzieniu, nie teryfikator. Fuck. Teryfikator, ja na niej tyle hajsu mam. Na co teryfikator? Tylko uciekałem. Niektóre rzeczy. No i Ilan będzie mi to wypisywać. Dobrze, podaję tutaj panu do podpisania. Jestem w piekle czy w niebie? Aha. Jestem Januszem! Co tu jest? 16, ucieczka, nic nie się do kontroli drogowej, Johnny. Karę więzienia 20. To jest 20 minut? Nie mafii, no nie? Albo jakiegoś gangu. Tutaj, aby pobrać samochód, wiecie co, nie, czy mi nic nie ukradnie. Czekajcie, jak tu się samo w bagażniku? Niezły bagażnik. Nieźle stosowałem w silniku, a nie w bagażniku. Aby skorzystać z szatni. Branie. Hej, to tak wyglądałem piekarze? Zarządzanie firmą. Nie jesteś szefem firmy. No tak, to jest szefem firmy. Jezu, patrz, to tak wyglądałem piekarze. No, Jezu, nie pisz sobie w Black Mesa. I w Ballas. O kurde. To ci podmieni. Psst! Mordo! Mordo! Tego dusza pragnie. Chcesz kupić dobrego sztynksu? Wybacz, nie jaram już od dłuższego czasu i to już nie na mnie. Dobra. O, sobie myślę, że jak dziwka mu się sprzedam? Kurwa. Woda cytrynowa, ale kurwa jebany balas, mogę mu najebać! Woda truskawkowa, o moja ulubiona. Miałam pychota, telefon kaj... Wiertło? To jest do chuja wafla. No balasu, ja jestem diament za Growstreet. Zawsze byłem. Whisky, wódka, ale gdzie to jest jakieś żarełko? Zaj to wpierdolenie. Miałem chlebek, ale chlebek sprzedałem. Siema, byku. Sprawa jest, nie? Czego dużo pragnie? A słyszysz mnie dobrze, czy nie? W jakim sensie obsłużyć? No, czy dobrze gadam? No, chyba ta. Ta? A ja cię znam chyba. Z tego. Oglądałem telewizję przed chwilą i cię znam chyba. Telewizję? A, bo ja jestem tym reporterem sławnym. Faktycznie. Tak. Czy mogę zdjęcie? Oczywiście. No zobaczę, czy mam telefon w ogóle, żeby zrobić zdjęcie. Nie posiadam telefonu. Chcesz kupić broń? Wiesz co, Mateu? To jest... Okej. Okay. Mógłbyś powtórzyć? Chcesz telefon? Chcesz ten? Chcesz kupić broń? Wiesz co, jako tak jeszcze się nie bawię w przestępstwo. O nie, zaćmienie, zginiemy wszyscy! Fuck. Się bardziej ukrywaj tam w telewizji, bo policja też może to oglądać. Żyję dla gangu. Dobrze. Tak, paćka to... To żyje pan dla gangu, a pan się nie bawi w takie rzeczy, tak? Jakby ci to powiedzieć, drugopanowo no, się w to bawię, ale ja to wiesz, jakoś tak nie zdradzam temu.